I cześć, witam was wszystkich, Venetika przed wami kolejny odcinek, ja jestem Frodo, tutaj ostatnio sobie zakończyliśmy. Dobrze, i co my możemy tutaj w tym odcinku zrobić? Słuchajcie, jeśli chodzi o... ja chyba to zmarnowałem. Jeśli chodzi o tą kuźnię, to chyba nie uda mi się tego ukończyć, pomimo tego, że moglibyśmy ewentualnie zapłacić, nie wiem czy pamiętacie w poprzednim odcinku, moglibyśmy zapłacić temu właścicielowi kuźni, żeby mógł wpuścić tego kowala z wioski, w sumie z pierwszego odcinka. Bo gdy tylko podchodzę do niego, niestety nie ma takiej opcji, żeby taka jak była wcześniej, żeby można było mu zapłacić. What can I do for you? Zresztą pokażę wam, widzicie? Nie ma po prostu już tego. Goodbye. Także nie wiem, czy czasem nie zmarnowaliśmy tego zadania. Więc co mógłbym zrobić, to zobaczymy później, czy to się może wyrówna, może to się uda zrobić. Chciałbym jeszcze czyste niebo nad Starym Miastem zrobić, a mianowicie tu właśnie ta San, ja ją nazwałem sobie Zielarka, w każdym bądź razie poprosiła nas, żeby wejść na dach i rozwalić wszystkie gniazda. Myślałem, że to można zrobić wcześniej, no ale niestety, dopiero teraz dostaliśmy to zadanie i dopiero teraz będziemy mogli je wykonać, więc zróbmy sobie to w tym odcinku. Mam nadzieję, że to długo nie potrwa. Zresztą jest to kilka znaczników, widzę na mapie. To są, słuchajcie, takie... O Jezu, takie kominy. Już widzieliśmy je nieraz. Tam latały bestie i... Znaczy, ja myślałem, że to są kominy, ale to... Znaczy, to jest komin, tylko to wygląda jakby... No, to jest generalnie ich to gniazdo. Można je rozwalić chyba tym naszym młotem. Zaraz to sprawdzimy. Tak właśnie. Szukamy dalej takie coś. Takie coś. O, dobra. Dobra. Z tamtej strony jest chyba jeden, tak? Tam gdzieś. Nie wiem, czy chyba trzy są takie. Patrzę po tych znacznikach, ale no widzę jeszcze jeden gdzieś. Aha, dobra, jest tam. Tylko pytanie, czy ja przejdę. Chyba nie. To nie jest ten dach. Kwiatka wezmę. Widzicie? On jest tutaj, po drugiej stronie. Jak tam dojść? Dobra, zaraz wykombinujemy coś. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zadania. Na razie. Będę teraz chciał się troszkę fabularnie skupić, bo mamy umówioną wizytę. Jak tam się dostać? Chyba z tamtej strony. Chociaż... Umówioną mamy wizytę. Musimy poczekać, aż będzie noc. Będziemy mogli pogadać z takim perskim wysłannikiem. Czy tu jest gdzieś wejście na górę? Żebyśmy mogli na przykład wejść. Czy podejrzewam, że jest, ale... O, tu. Dobra, może tu gdzieś, co? Nie. Pewnie jest, tylko będzie trzeba wyjść oknem, słuchajcie. Dobra, spróbujemy ogólnie wejść do jakiegoś budynku. Jeśli mi się to nie uda, to ja wam w końcu pokażę moment, w którym mi się tu udało. W sensie znalazłem przejście, bo szkoda czasu. Ale tu powinno być jakieś okno. O, jest. Dobra, myślę, że tędy będzie można wyjść. I to będzie to gniazdo i ten dach. Tak mi się wydaje. Może jakaś jeszcze ślepa uliczka, ale nie. Tak, tam byliśmy. Dobra, to powinno być tu. Jest? A nie, jest tam, po drugiej stronie. No dobra, ale w każdym bądź razie udało się. Dobra, nowy wpis w dzienniku. Bardzo ładnie.
zejdę tą samą drogą i od razu udam się do niej po nagrodę. Ona zleciła nam jeszcze jedno zadanie, z tym, że no, w tej chwili nie jestem w stanie go wykonać. Tam musimy jakieś kamienne serca do niej, po 8 sztuk zebrać. No ale to na razie nie mam pojęcia, gdzie moglibyśmy takie serca znaleźć. To chyba później w trakcie. Dobra, ona jest już tutaj. Od razu powinna być... Pamiętam te drzwi, gdzie ona siedzi. To jest gdzieś tu wyżej. O, tutaj jest. Na prawo. Także zagadamy. Welcome to my store of occult items. Dobra, dachowce. About these roof beasts. Did you destroy all their nests? I did. Oczywiście, że tak. Ładny, 19 poziom. Teraz jeszcze coś zobaczę, czy będzie można sobie... Bo ja w poprzednim odcinku troszkę... jakby podszkoliłem się w magii. A chciałbym teraz troszkę podszkolić się właśnie w takich walkach. I któż to był... Właśnie ten chyba... Gdzie to jest? Gdzie ta katedra jest? Tam. Jeszcze szybciutko tam do niego podejdę i zobaczę, ile punktów doświadczenia dostaliśmy. Czy będzie można coś rozdysponować? Bo on może nas nauczyć właśnie takich fizycznych różnych zdolności. To jest ten kowal. What can I do for you? O, widzicie? I want to learn some fighting skills. Well, I'm not really specialized in one subject, but I surely know some good tricks. No to pokaż, co tutaj masz. 20 mam tylko, także no nie jest wiele, ale wiecie, zawsze to coś. Śmiercionośna energia. O, młot. Albo to. Włócznia albo młot. Ja nie wiem, co ja bym chciał później. Na razie nie mam żadnej włóczni w ogóle. To nie chcę. Zatruwa wroga. Powala wroga na ziemię. To bym chciał. Trafia wszystkich. Dobra. To by było na tyle. Okej. Czyli zadanie wykonane. Pokaż, co tam jeszcze mamy, słuchajcie. To właśnie nie może, nie chce mi zaskoczyć. Tutaj musimy znaleźć jakiś do kopalni, ale na razie też nie. To będę chciał sobie zaraz zrobić. Porwany obywatel, no to dopiero jak dostaniemy się na statek. Ten list też tam nie mogę przejść. To są właśnie te serca, 8 bladych serc. Na razie też nie wiem gdzie. Aha, te szczątki. Kompletnie, słuchajcie, te szczątki też są bardzo dziwne, bo one są gdzieś tu, ale ona kompletnie nie może ich... To ja w poprzednim odcinku się męczyłem. Nie może ich w ogóle zlokalizować. Nie wiem, o co chodzi z tymi szczątkami. To jest takie trochę dziwne. Tak, bo one tutaj niby jest ten znacznik, ta kropka, że to są, że one są tu. Ale tu ich kompletnie nie ma, więc troszkę to jest dziwne. No. Bardzo dziwne. Nie wiem, o co chodzi w tym. Czy to w jakiś, czy ty w katakumbach, czy jak? Tu byliśmy w tym budynku i też tam nic nie ma. Więc dobra, zróbmy sobie to tak, że... o, droga do szpona. Zorganizował spotkanie z perskim informatorem. Dobra, ale to jest zupełnie gdzie indziej. Też będziemy musieli poczekać, że będzie noc. Więc pewnie będą nas atakować. Dobra, a ja tylko tą miejscówkę znajdę. To było tu. Tak, ja w tej chwili nie wejdę. Dobrze, to może co? Poczekajmy, aż będzie noc. Tylko gdzie bym mógł się tutaj gdzieś przekimać? Może tu?
Tutaj nic nie mogę zabierać, więc nie będę ryzykował. A to nie jest ta kobieta? Ona... Wyleczyliśmy ją. Pewnie, że tak. To jest ona. You'll always be welcome in our house. No, oczywiście, że tak. Tak, myśmy ją wyleczyli. Widzę, że wstała, także fajnie. Dobrze wiedzieć. Kurde, ale prawie to jest ten budynek, który nic mi tutaj nie da. A mogę na krzesełku? Mogę. To odpocznę troszkę. I zróbmy tak, że o, tutaj. Albo to. To już w sumie nie ma znaczenia. Odpocznij tylko, tak? Dobrze, i jeszcze wiecie co? A w ogóle ja mam nową zbroję, nie wiem czy wiecie. I w ogóle... Proszę bardzo. Dopasowanie. Aha, czekajcie, a to? 15-15? 15-15 jest 80. Czyli nie ma znaczenia, jaką biorę. Czy tą, czy tą? Nie. Ale myśmy już... Dobra, to było to. No właśnie, bo którąś nam zrobił kowal. Dziwne to było. Dobra, patrzcie jak wyglądamy teraz. Jak rycerz. I teraz zobaczymy, czy on będzie, bo nie jestem pewny. Mieliśmy się spotkać... No właśnie, po zmroku. Jest. Dobra. O kurde. Skasują go. Dobra, może się uda pomóc. Cholera. Fajnie by było, jakby się udało pomóc. Dobra, super. O cholera, o cholera. Słuchajcie, zaraz tu zginę. Oj by było, oj by było. Co ja tutaj mam dobrego? Babeczkę. A, ja mam już życie, okej, spoko. No. To teraz będzie można pogadać, tylko czekajcie, jeszcze tu pozbieram od nich fajne rzeczy. Niestety jest noc i tak to działa. Good. You found the key. Now give it to me so we can get aboard the ship. A czemu? Bo on jest... Kurczę, wiecie co, no nie wiem teraz co mam zrobić. Dobra. No. Now I have the key, I have no need for you. No very well. You leave me no choice but to take it. No to dobra. Sorry. Ale musiałem to zrobić. Znaczy w sumie nie musiałem, ale nie ufam mu. Oh, you stupid fool. Damn it! I gave you that girl and now I get nothing. No właśnie. Czyli jednak on był zły. Czyli dobrze zrobiliśmy. O nie. Padnie zaraz. Okej. Po prostu świetnie. Wnętrze szpona.
Jesus. Czemu tu jest tak ciemno? Jakiś czas później na pokładzie szpona. No dobrze, super. Nie mam, słuchajcie, nic. Ogołocili mnie ze wszystkiego. Ciemno tu? Matko. Coś widzicie? Tu jest jakiś... kości. Ale co kości? Że niby tym mogę walczyć, tak? No mam jakąś tam broń. Przepraszam was, ale tu jest... No właśnie, użyj lampy. O Jezu, no nareszcie zrobiło się jakoś lepiej, prawda? Generalnie wyjść stąd nie wyjdę. Tu jest trupek. Dobra, czy ja mogę tutaj zapisać? Dobra. Silence, prisoner! Where did you take Sophistos? Don't you worry about Sophistos. He's being taken good care of in the throne room. And when Hector is done with him, it'll all be over for the old warlock. Okay. I said shut up, prisoner! I have a message for your leader. You do? Oh, don't worry. I'm sure the torturer will find out about any message you might have when he drops by later. Oh, what's it now? Enjoy the last breaths of your pitiful life. What? What do you mean? What's going to happen? I meant that I'm going to kill you, blockhead. Oh, sure. Without even a weapon. I'm shaking, I'm shaking. Oh. A ja mam przecież. There's water coming in. No, there isn't. Yes, there is. Listen, it's all perfectly sealed. So why do I have wet feet then? Well, where's the leak supposed to be then, eh? Back there. In the corner. That's not possible. Let me just have a look at it. Proszę bardzo. No niestety. Masz peszka. O. Who are you? Please, don't hurt me, please. Don't worry, I'm here to help you. Your wife sent me to find you. My wife? Oh, thank heavens. You should leave this ship as soon as you can. You don't need to tell me twice. But first, listen to me. They took an old and desperate man to their throne room. They called him Sophistos. There's a door somewhere. And it's protected by a secret code word. If the throne room is what you seek, you won't get in there without finding out the secret word. Good luck. No okej. Okay. No i fajnie, przy okazji udało się właśnie go znaleźć. Jego żona prosiła nam, ona jest gdzieś tam w mieście, pewnie też jak będziemy, mam nadzieję, w mieście, to udamy się. Can't stand him anyway. I hope we find who Hector's looking for. Może jakąś nagrodę dostaniemy albo coś. We'll show them. Kurde. That's the problem with living on an island. We'll soon have their will broken. Can't stand them anyway. I hope we find who Hector's looking for soon. Hey! Dobra. No to chodźcie, jak już tak bardzo chcecie, to... się dzieje, nie? Dobra, ja mam nadzieję, że wszystko odzyskam, co straciłem, bo nie mam zamiaru się tutaj męczyć. W sumie to moglibyśmy użyć. Fakt, że to jest bardzo wolne, ale wiecie, o co chodzi.
What's the password? I don't know it. Who's this? Hello? Hello? Dobra, musimy znaleźć to hasło. Hey! Dobra, broń. Tylko mówię, bardzo wolna, nie? Ale... Wow, wow, wow. Może w tych skrzyniach będzie moje. Zaraz się przekonamy. Fajnie by było wszystko odzyskać. Ale może tak być. Jeszcze tylko ich ogołocę. Dobra, to zrobię tu porządek. Zabiorę stąd wszystko. Ciekawe, czy to są moje rzeczy. Na razie nie. Hasło pewnie zaraz z czasem gdzieś znajdziemy, więc spokojnie. Kurde, ile tych skrzyń. Na razie same rzeczy, takie wiecie, do sprzedania i monety. O, dobra. Odzyskałem swój dobytek. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest właśnie to. Nasze rzeczy. Dobra. Ładnie, ładnie. Wszystko nasze. Super. No to dobra, to teraz może zabiorę coś lepszego. 38. Dobrze, to będzie... A to? O, może to spróbujemy. Lepszy mieczyk. Tutaj można przejść, ale jeszcze czekajcie, bo... Chciałbym jeszcze udać się w jedno miejsce. Tutaj potrzebujemy hasła, dobra. Tutaj jest ten koleś. Ale tu nas nie było. Czy tutaj coś jest? Tu w ogóle nie zawalone. Tu. O kurde. Ale to potrzebuje tą broń specjalną naszą. Te ostrze. One coś bronią. Dobra. Spokojnie. Dobra, to tym. To chodźcie tu. Chodźcie tu. Metalowy półksiężyc. Spoko. Nie wiem do czego, ale... Zaraz się przekonamy pewnie. Z czasem. Jeszcze patrzę, czy tutaj coś jest, ale... Kompletnie nie ma nic. Dobra. To skoro hasła jeszcze nie znamy... To możemy udać się tutaj. Aha, czekajcie, no przecież przydałoby się ubrać, nie? W naszą lepszą zbroję. 15-15. 15 tą. O, to chcę. Będzie. Dobra, i jeszcze to sobie wypróbujemy. Nie ma tu mapy, więc jakby... Dobra, to jest wyjście. To jeszcze zobaczę tutaj te drzwi. W
wcięła się troszkę w ten. A, czy jesteśmy na pokładzie. A tam w... Wow. Dobra, powalczymy troszkę. Zbierzemy troszkę punktów doświadczenia, a co? Chodź tu, chodź. Dobra. Obejdę to dookoła. Tamtych się troszkę boję, bo oni, słuchajcie, wyglądają zupełnie inaczej. Więc może być problem. Pozwolę sobie tutaj poświecić. O! A, czyli tędy można by było wyjść. Spoko, ale na razie nie chciałbym tego robić. Chciałbym tutaj zawalczyć. Nie wiem, czy się uda. O, miał jakąś fajną zbroję. Po prostu zrobić tutaj troszkę czystki. Co wy na to? Zanim opuścimy ten pokład. Chodźże tu. Chodź, chodź. Ten trzeci cios, słuchajcie, nie działa. Nie wiem czemu. Też ma zbroję, też mi zostawił. Kurde, ile ich tam jest, czekajcie. Zapiszemy. No chodź, chodź. No i pięknie. Nie było tak źle. Pozabieramy wszystko. Posprzątamy trochę na tym. Tam jeszcze w środku, kurde, mi korci. To chyba to jest to przejście, gdzie potrzebujemy tego hasła, tak mi się wydaje. Ale jeszcze obejdę dookoła, czy czasem nie ma czegoś fajnego. Czekajcie, bo może powiedzą hasło. Change in Hector ever since he's had these new allies. Don't speak ill of our master. I'm not speaking ill. I was just saying he's just not the same man anymore. He takes risks he would never have taken in the old days. But it pays off. Yeah, but for whom? He gets out of everything without a scratch. But what about us? How many of us have been killed recently? We had higher losses than ever. Decisions. No, how dare you say such a thing? Well, what are you getting at there? It's just that, you know, have you noticed any change in Hector? Powtarzają się. Nawet oni mają jakieś wątpliwości. Dobra, pozbieramy wszystko, co się da. Zawsze się coś tam, wiecie, przyda. I tutaj jeszcze coś, tak? Dobra. I tu jeszcze ich było dwóch. Come on, help me! Yeah.
Właśnie o to chodziło mi, słuchajcie. Bardzo fajnie, że udało się jeszcze zdobyć ten lepszy poziom. I tak naprawdę wyczyściliśmy tutaj wszystko, cały pokład. To pozwolę sobie jeszcze wrócić, słuchajcie, na ten pokład. I tam były takie schodki na górę. Bo skoro nie znamy hasła, to na razie jeszcze tutaj nic nie zrobimy. W sumie można by było się stąd ewakuować. Ale jeszcze jedna miejscówka mnie tutaj korci, żeby ją sprawdzić. To właśnie takie schodki były. A tutaj chyba już nie ma nikogo. Nie pamiętam, gdzie to było. A tu, dobra. To chciałem zobaczyć. Gdzie to nas doprowadzi? Czy to nie będzie te wnętrze? Albo po prostu nigdzie. Na pokład. No właśnie. Tu jeszcze chciałbym. No, tu nas jeszcze nie było. Tu nas jeszcze nie było. Bardzo fajnie. Także tutaj jeszcze zrobimy porządki. Jest jakiś taki, wiecie, górny pokład chyba. Z tego co widzę. Może się uda gdzieś tutaj te hasło wyczaić. Co to jest? Podnieś leki. Czekajcie. Dobra, mam to. Dobra, najpierw ich wykończę i będzie. Ej! A potem sobie zrobimy porządki. Czy tu można jeszcze gdzieś wejść? Pewnie można. Dukaty. Dziwnie zabiera te dukaty. A, jeszcze tu. Widzicie? Dobra. Zacięła się dziwnie. Nasza bohaterka. Dobra, fajnie, że można tutaj te leki zebrać. Tylko teraz nie pamiętam, czy my musimy gdzieś jechać. Bo w sumie nie było żadnego zadania, żeby lekarstwa komuś zanieść, czy coś. Nie przypominam sobie. Kurde, ile tutaj tego jest. No dobra, ale zabieram wszystko. Nic nie zostawiam. Wszystko mi się tutaj przyda, słuchajcie. Zabrałem wszystko? Tak. Dobra, chyba tutaj będzie czystka. Jeszcze zobaczę tam, na górze. Tutaj jest jakieś w ogóle przejście, jakieś jeszcze. Dobra, wszystko. Niego jeszcze zabiorę. Z tej strony nic nie było jeszcze, nie? Tutaj nic nie było? Monetki, dobra. I tutaj jeszcze porządek. Chyba wszystko, co? W ogóle tego nie widać, słuchajcie. Trzeba
prostu podejść i zobaczyć, czy coś się wyświetli. Wtedy to dopiero możemy dostrzec. Dobra, tutaj chyba wszystko wyczyściłem. Także fajnie, że tutaj też jeszcze udało się przejść i wszystko wyczyścić. Więc myślę, że teraz możemy stąd wyjść. Nadal nie mamy tego hasła, więc lipa. Nadal nie mamy hasła, więc lipa, więc myślę, że nie ma sensu tutaj już dalej siedzieć. I przez tą kotwicę dostaniemy się z powrotem do miasta. To było tu. Użyj liny. Ah, it's you. I should have known that you'd break free sooner or later. Now you know why we did not want to work with Tusker. He can't be trusted. No tak, w końcu on mnie tutaj... Chociaż czekajcie. No dobra. Tusker got me on board this galley and that's what counts. Even if he got you here in chains? What are you doing here? We boatmen are not all as we seem. The gondoliers are the oldest order of Venice. And for years, we've cared for the people, doing what needs to be done to help and protect them. But help and protection is often best done in secret. As you may now know, we're here to steal medicine from the galley. The occupants have been blocking all deliveries of food and medicine. Because of them, people are dying. All in the name of breaking the public spirit. Disgraceful. And they're going to keep it up. Because unless the people give in and help them in their search, they'll never find who they're looking for. By the way, you don't have any idea who they might be searching for? Any idea who might be responsible for this whole thing? Szukają mnie. They're looking for me. Well, I'm glad you trust me. Even though I have no idea what you've done to rub the doge up the wrong way, it appears we do have the same aim. I need to find a prisoner of theirs. His name is Sophistos. Sophistos? Of all people. Well, I'm afraid you may already be too late. He's being interrogated in the throne room, with a guard on permanent duty. You'll need a watchword to get him. No właśnie. Listen, here's a suggestion. I need you to get me 3 parcels of medicine from the upper deck. It's risky, but if you do this, I'll know I can trust you. Then, I'll take you to a place where you can find out the password. And because we could do with staying in the shadows, it'd be good if you did the same. Get me the parcels without killing anybody on the upper deck. Nie zabijając. I'll make it especially worth your while. Now go, and come back when you have the medicine. The people of Venice are counting on you. Wiecie co? No mamy nowe zadanie, ja wiem, tylko że myśmy wszystkich tam pozabijali. A on mówił, że nie można ich pozabijać. Kurczę. No teraz nie wiem co robić. Dobra, zagadam z nim. Thank you. You did a great service to the resistance. Unfortunately, you caused some trouble on the upper deck. But that does not matter much. Now I will take you to the place where you will find what you are looking for. Aha, dobra. Czyli udało się, pomimo tego, że no nie tak to miało być. Kto to wiedział? Słuchajcie, dobrze, ale ja myślę, że to zadanie to już zrobimy sobie w następnym odcinku. Fajnie nawet to poszło. Posunęliśmy troszkę fabułę do przodu. Następnym też tak zrobimy. Także ja wam za dzisiaj dziękuję i cóż, do następnego. Trzymajcie się, cześć!